Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy punkt czwarty, to jest projekt uchwał Rady. Przechodzimy do punktu piątego, omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie. Wobec tego przechodzimy do punktu szóstego, oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan radny Mikuła, proszę bardzo. Proszę Państwa, otrzymaliście Państwo na maile informacje na temat Szlachetnej Paczki. Komplet dokumentu jest wysłany. Także proszę Państwa, w tamtym roku było to chyba 4 czy 5 paczek, my się zebrali tutaj, radni, mobilizowali. Jest prośba, żeby ja samo w tym roku na święta Bożego Narodzenia mobilizować się, a zaraz w pierwszej kolejności poszukać ludzi, z tą deklaracją muszą podpisać, że zgadzają się na przyjęcie tej paczki i oczywiście ci szlachetnej paczki będą sprawdzać warunki. To są dosyć ostre te warunki. W tamtym roku wiele tych ludzi odpadło. Niemniej jednak nie możemy się zniechęcać, bo może sytuacja w niektórych domach się materialna na tyle pogorszyła, że on się zmieszczał w tych teraz warunkach. Szczególnie do Ciebie, Zbyszku, który Ty się powinieneś zamobilizować. Ja to wziąłem na siebie, rozpowszechniłem, dałem wszystkim radnym. Możemy też zrobić tak, jak my tamtym roku zrobili. Zmienił się lider, że przedtem była pani Joanna Sadzi. To zimny teraz jest. Tak, jest młody taki. Będę się nie tego. Ja go skierowałem do wszystkich szkół i do księży, że ma składać wizyty. Z tym, że możemy tak jak w tamtym roku, jeżeli Państwo będziecie mieli taką deklarację, będziecie widzieć na tym, też niektórzy poskładali i takie paczki trafiły do ludzi. To jest kwestia, mam po 50 czy po 30 zł poskładać się, gdzie nie mieszczą się w tych granicach, a rzeczywiście jest potrzeba radni z wielu rejonów, bo będzie się coś takiej prezencji. Dziękuję. Panie Przewodniczący, można jeszcze? Ja mam jeszcze taką sprawę właśnie sytuacji Szlachetnej Paczki, bo akurat dzisiaj razem z kolegą panem Andrzejem Balickim byliśmy na wizytacji w jednym z lokali tutaj na ulicy Borkowskiej 27. Obaj wyszliśmy bardzo zbulwersowani, no, pod względem takim emocjonalnym, uczuciowym. Przekazaliśmy te informacje nawet tu niektórym koleżankom i kolegom. Pierwszy raz coś nas takiego spotkało. Okazuje się, że tam właśnie w tym mieszkaniu mieszka samotnie wychowujący pan, niewidomy, pierwsza grupa inwalidzka, chory na cukrzycę, trójkę małych chłopców, 5, 9, 10 lat. A tą informację o nim wcześniej dostaliśmy tam od sąsiadek, bo my pytamy o tych mieszkańców, jak się zachowują, to pytamy sąsiadów obok. Te panie nawet nam wcześniej nie przekazały tej informacji, że to jest samotny. I później dopiero po wyjściu, no jak byliśmy, jak widziałem, że ten pan nawet nie proszę mi pokazać, gdzie mam podpisać, że tutaj byliśmy, bo widać było, to słuchajcie, no serce się łamie i powiedział nam, że po prostu no pani żona, matka tych chłopców poszła w Polskę. I później te panie, które nam mówiły, mówią nam, że nie chcieliby panom już tak wprowadzać tam w tą sytuację, żeby te. I kwestia jest teraz z mojej strony też taka prośba, no ze Szlachetnej Paczki też dostaję z MOPS-u, ja jutro będę do pani Urszuli Nowak dzwonił tam, żeby jakąś pomoc, ale może, to zwracam się też do was tutaj jako koleżanek i kolegów, może w takim wieku macie gdzieś, czy wnuki, czy coś, bo ja w ten sposób też tak nie nagłaśniam nigdy, ale jak mam na przykład u siebie takich ludzi, którzy potrzebują, to mówię, czy w pracy, czy wszędzie, zbierajcie do worka, jeżeli ja zawożę tam bezpośrednio, jeżeli im nie będzie potrzebne, to wywożą dalej na wieś, gdzie tam jest po 15 dzieci, bo wiem, że taka sytuacja jest. Ale tutaj może do tych chłopców, jeżeli ktoś macie tam, czy w rodzinie jakieś spodenki, czy coś, bo te panie nam powiedziały, Andrzejku, no powiedz, że one też same tutaj piorą mu, pomagają, bo to są chłopcy, 9-10 lat, to jest wiek rozwojowy, wyszedł ten chłopaczek, no Andrzej mówi, aż mi się coś dzieje, no. No tak, no niestety, to są kobieta, matka powinna być, ale można ją, no nie chcę tutaj obrazić lubię słów, no.
No, także dziękuję. Jeżeli Państwo macie, Andrzej służy, bo to jest jego teren, służy pomocą, gdzie to dać, do kogo. I także bardzo proszę, bo tutaj szlachetna paczka, ja wiem, ale słuchajcie, to jest wsparcie bezpośrednie do kogoś. Ktoś to potrzebuje, to ja wiem, o, ty potrzebujesz i tobie. Nie tam, że ktoś mnie tam wybiera czy coś. Tutaj tak. Także bardzo proszę o pomoc dla tych ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ja powiedziałem, że można trzeba zgłosić tą rodzinę. Wiem, ona nie ma, ja się pytałem o szlachetną paczkę. No dostają, ta pani powiedziała. Tak, ale ja mówię o tak inaczej, żeby coś od siebie. Można też samemu zrobić taki po prostu gest tutaj w razie, składać się, czy ktoś rzeczywiście ma... Bo to nie tylko są święta, to jest cały rok, słuchajcie, to nie tylko akcja. Można tam dać... To nie są święta. To tragedii jest na cała masa obok nas. Ja ostrzegam, zresztą jestem zwolennikiem nie dawania żadnych pieniędzy, tylko po prostu dawanie jakiejś żywności przykładowo. Nie, tutaj to było... No, zapytajcie Andrzeja, no wyszliśmy obaj czerwący się, no. Bez komentarza zresztą, dziękuję. Dziękuję za zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa w punkcie 6 chciał dać głos? Nie. Zatem ja sobie pozwolę udzielić. Zwracam się... A, jeszcze, panie przewodniczący, zapomniałem jeszcze jedną sprawę. Pogotowie ratunkowe. Zadzwonił do mnie rzecznik pogotowia ratunkowego, to co pan mnie prosił odnośnie tych szkoleń. Będę miał telefon na początku września. To proszę teraz bo ja powiedziałem, że na terenie dzielnicy 10 jest kilka szkół. Tylko słuchajcie, żeby teraz nie było problem. Chodzi, pan przewodniczący prosił mnie o zorganizowanie szkoleń na temat ratownictwa medycznego. Pierwszego kontaktu przy tym. Tylko ja powiedziałem, że jak rozmawiałem z panią dyrektor Popłaską, no to panie Zbyszku, gdzie? Bo ja panią dyrektor już lata znam. Gdzie, da która szkoła? Bo myśmy kiedyś tam prowadzili, czy to będą Wróblowice, czy Kliny, czy Słoszowice. Proponuję, pan przewodniczący wraz z przewodniczącym Komisji Edukacji ustalił. Super, dobra. Najlepiej wszędzie, jeśli się da. No, ona ma też ten, no. Obaj panowie ustalicie listę placówek i pozostawiam to wam. Dobrze. Oczywiście proszę uprzejmie o informację jakie decyzje panowie podjęliście. I tyle. Teraz już mogę chyba ja, tak? Okej. Okay. Zatem, szanowni państwo, w ostatnim czasie są uchwalane bardzo ważne dokumenty dla naszej dzielnicy. Myślę o wielu planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Tu jest dokument o wadze dla całego Krakowa Olbrzymiej, w tym również udział w naszej dzielnicy, czyli studium uwarunkowań przestrzennych. Ja ze swojej strony, widząc na co dzień ogrom pracy, olbrzymie zaangażowanie, ale też niezwykle wysoki poziom merytorycznej roboty wkładanej w te wszystkie dokumenty, pragnę wszystkim, przy wszystkich podziękować bardzo serdecznie panu przewodniczącemu Andrzejowi Jęczykowi. Ci, którzy z Państwa nie zgłaszają tych uwag albo nie uczestniczą bezpośrednio, pewnie sobie nie do końca zdają sprawę, jak to jest ogrom pracy, jak ciężkiej, niekiedy też kłopotliwej. Czasem w sytuacjach naprawdę trudnych do pogodzenia wszystkich interesów. W moim najgłębszym przekonaniu panu Andrzejowi się to udaje robić i to udaje się robić naprawdę fantastycznie. Dlatego serdecznie panu dziękuję. Mogę też powiedzieć, że ta praca pana Andrzeja została dostrzeżona też w Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa i przewodniczący tejże komisji, pan Grzegorz Stawowy, też mi powiedział, że wiele rad mogłoby się od nas uczyć, ażeby w taki sposób te sprawy prowadzić, jak robimy to my. My, czyli w tym przypadku głównie, przede wszystkim pan Andrzej Jęczyk. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Ja też bym chciał podziękować. Jeśli nie ma innych zgłoszeń w tym punkcie, to niniejszym zamykam 36. sesję Rady Miejskiej 10. zwaną na dzisiaj przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Dziękuję Państwu serdecznie.